Cześć, z tej strony Dr. Hodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w dziwnym, unikatowym, można powiedzieć, odcinku, w czymś, czego jeszcze na tym kanale nie było. Będziemy grać w coś innego niż League of Legends. Wow! Nie bójcie się jednak, pozostajemy nadal w temacie gier MOBA, tym razem jednak będzie to MOBA na telefon. Chodzi dokładnie o Arena of Valor. Ja sam nie jestem fanem gier mobilnych, raczej zazwyczaj nie grywam na telefonie. Po prawdzie jedyne w co grywam to Liga, ale dałem szansę tej grze i muszę przyznać, że zaciekawiła mnie. Za jakąś minutę lub dwie czeka was gameplay, w którym ja, Captain oraz Nadien toczymy boje w tej właśnie mobie. Zanim jednak przejdziemy do tego, kilka słów ode mnie. Arena of Valor na pewno jest dobrym wyborem, jeżeli szukacie czegoś, w co możecie sobie popykać, na przykład na jakiejś krótkiej przerwie. Rozgrywki mogą być krótkie, mogą trwać nawet do 5 minut, mogą też być dłuższe, do 15-20, w zależności od tego, jaki tryb wybierzecie. No i oczywiście, jak dana gra się potoczy. Są gry rankingowe, są odpowiedniki aramów, jest mnóstwo postaci, mnóstwo umiejętności, plus do tego wiele z nich spowoduje, że uśmiechniecie się pod nosem, bo zauważycie podobieństwo do jakichś postaci, które znacie z popkultury czy też z innych gier. Tak, w grze jest Batman. Ja sam nie grałem, ale jest on na trailerze, jest grywalną postacią, a plus do tego producenci mają w planach dodać inne postacie ze świata DC. Także jeżeli ktoś jest fanem, jest to dodatkowy walor. Jeśli chodzi o sam performance gry, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, mechanikę, grafikę, nie mam żadnych zastrzeżeń. Gra przynajmniej na moim telefonie chodzi płynnie, sterowanie jest intuicyjne, bardzo łatwo jest się nauczyć tego, jak grać. I mimo tego, że używamy właściwie tylko dwóch kciuków, to przeniesienie jak gdyby moby ze świata PC na mobilkę, na telefon, moim zdaniem udało się tutaj wzorcowo. Trafianie screenshotami nadal sprawia mi trudność, ale to może dlatego, że jakby spędziłem z tą grą kilka godzin, także raczej wszystko przede mną, raczej się tego nauczę. No ale jest też bardzo przyjazny system autokierowania. Warto jest też zaznaczyć, że mechanika pozwala na takie flashy placy. Nie jest to tylko typowe point and click, co jest dla mnie dużym walorem, bo to jest jakby to, co mnie przyciąga w mobach. Taka kompetytywność, to, że można kogoś wyklikać, tak? Tutaj to mamy i to sprawdza się dobrze. W połączeniu z systemem gry, który jest podobny do większości mob, jakie znamy, łatwo jest nam się w tym odnaleźć. No dobra, może już koniec mojego gadania, przejdźmy do gameplayu. Ja tam pikuję, wiecie, tego basica, jak on się nazywa. Valheim. Dobra, na razie gram tym, bo wiem, jak im grać. Samouczek mocno. Ja gram tym, bo ma wiertło i mogę wiercić w przeciwnikach. Nie wiem, czemu jestem midlanerem, ale może być. A, już mnie biją, Ola. Ej, mnie też biją. Impajant też jest całkiem mocny. Się cofam. What, ty przeżyłeś? Low HP Gaming. Przedem na linię, dwa szoty jest po mnie. Znaczy, no, to jest tak. Już kwestia, że Andrew jest pierwszy level. Który? Jezus, dziewczyno, ja ledwo zacząłem ja w to grać. Pieprzę. Oh fuck, sprint. Trzech jest, na midzie. Idę na midzie. Zżyłem summonera. Nie, dostałem stuna! Płyka na midzie, klasyka kina. Dobra, idę tam. Goni mnie coś. Ej, nie, jeszcze stoi ten taret. Panie, przecież my tu jesteśmy zawodowcy. Dawaj go. Dawaj go. Cheat code. Ej, oni wiedzą, że nagrywasz, dlatego tam wszyscy przyszli. Na bank. Odwiermy to. Idziemy na Drake'a? Nie wiem, czy to nie jest za duży, ale czekaj, który to jest. Tak, to się robi na dzikim zachodzie. Dobra, i cofnijmy, co? Bijemy się? I za dwoma mama dzwoni. Nie wiem. I to jeszcze na telefonie, to wiesz, nie możesz klikać. Sprint. Nara. Dobranoc. O nie, on mnie zabije. I o kapitana, nie? Jezus. Jakie to szybkie. Uwaga, mamy plecy. Zamujcie go. Mamy na plecach kogoś. Dobra, mamy. Będę stun. Ale dostał podrzucenie. To mi się podoba. Wjechało. Jaki ten ult ma szybki cooldown. Ja go użyłem dosłownie 5 sekund temu. No, to właśnie te cooldowny są piękne i ta rozgrywka jest tak jakoś szybsza taka. Dobra, puszujemy, dawać. Ładnie schodzi ta wieża. Pada, no patrz na mnie. O fuck, to będzie jakiś tips. To już? LOL! Kto? Jednak Ola 21 level to ciśnie. Proszę, MVP nawet Ola. Dobra, to casual match, standard. Może zagramy sobie Abyssal Clash, tak jest. Ej, tutaj jest losowo. Tak? To jest Aram taki. O kurde, dostałem chyba to, co przed chwilą grała Ola tym. Spoko, może być. Tak. Ej, Wukong! Jest Wukong w tej grze, what the fuck? A mam zarąbiste skrzydła, ja pierdzielę. A to, wow. Co to zrobiło? Ten flicker, to jest... Ooo, jakie dobre! Jezus, ktoś tu mi sflikerował w twarz! Co się dzieje, czemu ja się kręcę? Jaka to pola jest dobra! Ej, zabiłem kogoś! Jak ja się celuje tym czarmem! O, trafiłem. Ej, dobra jest ta postać.
O Jezus Maria, zaraz mnie zabije! Aaaa! Dobra. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, co zabiłem. Nie! Biegnij! Fuck, zginąłem. Kurde, ten... Skillshot OP. Nikt tego nie widział. Cicho, cicho. I tu jest jakiś awk, to nie bijmy go. O Jezus, Wukong jest na mnie! Wukong na mnie. Nie mam speli. Kurde, już kill mi schodziło na cooldown. Się tylko już ze mną kręci. Gwiazdy płoną jak stal. Kasowałaś mnie w swej pamięci. Aż mi siebie jest żal. Jezus, Captain, jak flashnął po tego miniona. Zabiłeś go chociaż? Znaczy flickernął, przepraszam, flickernął. Co ja robię? Kręcę się. Fidget spin. Jezus, Nexus ma wieżę. Już nie ma. Co? My tu się biliśmy jeszcze. No i zwycięstwo, kurde. Kto przypuszczał, że Klinika będzie wygrywać gierki? To zagramy 1 na 1? Mhm. Let's do it. Ty wiesz, kogo ja piknę, nie? Mhm. Hodo, dajmy sobie sprawdzić, co nasze umiejętności robią. Ja wiem akurat, co moje robią, więc mogę tobie dać. Co to jest? Co ja robię? A już wiesz, że znasz wszystkie spele, czy nie? No nie! Jak się wbił! Ja ci dam! Dobra, teraz już bez taryfy urgowej. Jezus, moja wieża! Ile ma HP? Mało. Ej, powiedz mi, bo ja nie widzę, ja mam za mały ekran. Mało, taki paseczek. Jak wystartował we mnie. Nie ma. Taste my spear! Yes! Ale będę miał silne kciuki od grania w tę grę, już widzę to. Tak się napierdziela cały czas. Nie! Nie, 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 nie. Nope, nope, nope. Ej, czemu ta wieża cię nie bije? Moja wieża, widziałeś to? Przebiegłeś obok niej? Ej, what the fuck? Czekaj. No co? Co to jest? Nie. Ja myślałem, że na cię dobiję. To się nazywa outplay. Nie, ty... Jest. Zostawcie mojeg Nexus. Co ty jesteś w mojej wieży? Wynocha z mojej wieży. Nie, Binexus, a nie niego! Binexus, Binexus, co za ziomek! Nie, miałeś bić Nexus. Ile ci zostało HP na tym Nexusie, ej? Nie zdążysz tego skończyć, nie? Nie zdążysz tego skończyć, powiedziałem. Ej, tutaj jest kuźwa! Tak, tutaj też bije, no. Idę cię dobić. Dawaj! Ciśnij go! Co? Miniony skończyły! Aha. O mój Boże. Zadałem 100% damage'a w mojej drużynie. Wow! Ej, a ja nie. To by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapkę w górę i kliknijcie link, który jest w opisie, jeżeli chcielibyście pograć w tę gierkę. Myślę, że większość kliniki raczej będzie pykać przez długi okres, także możecie nas wysnajpić w kolejkach. Zachęcamy do tego. Dobra, to by było tyle. Z tej strony to Hodo. Klinika, trzymajcie się. Na razie.